Dzień dobry, witam serdecznie młodszą i starszą młodzież, dzieci i dorosłych na naszych lekcjach historii. Początek miesiąca maja jest związany z naszymi świętami, świętami państwowymi, które obchodzimy po kolei w naszym kraju. 1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 3 maja – Narodowe Święto, 3 maja – Święto Konstytucji i 8 maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa. Chciałbym, żebyśmy prześledzili te święta, żebyśmy przypomnieli sobie, co to za święta i dlaczego je obchodzimy. Skoro oglądacie ten program, skoro oglądacie te lekcje, pewnie jesteście w trakcie lub zaraz po obchodach, po uroczystościach, które miały teraz na początku maja miejsce. Dlatego zachęcam Was do poszukiwania, poznawania historii poprzez te wydarzenia. A więc zacznijmy od początku, od 1 maja. Dzisiaj temat lekcji. 1 maja. Święto pracy. Ale ja chciałbym zadać inne pytanie. Czy to święto jest świętem komunistycznym? Czy święto pracy jest świętem komunistycznym? Bo, i tu znak zapytań, bo przez lata tak właśnie uważano. Przecież w okresie PRL to było jedno z najważniejszych świąt, obok takiego święta jak chociażby Święto Odrodzenia Polski, świętowane 22 lipca na cześć powołania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, czyli pierwszego komunistycznego rządu. 1 maja były obchody, były wielkie uroczystości, więc nam, Polakom, kojarzy się ze świętem komunistycznym. Ale trzeba sięgnąć do tyłu, trzeba się zastanowić, czy kto jest ojcem tego święta. Kiedy i z jakiej okazji to święto powstało. Cofnijmy się więc. Ale zanim się cofniemy, właśnie zastanówmy się. XXI wiek to wiek, gdzie widzimy, że bardzo szybko następuje rozwój. Następuje rozwój, pojawiają się nowe technologie. Świat bardzo przyspiesza, ale wcale to nie był XXI, ani XX wiek, który doprowadził do wielkiego skoku. To był właśnie wiek XIX. Jak pamiętamy z lekcji historii, w wieku XIX najwięcej było odkrywców, najwięcej wynalazków, byśmy powiedzieli. To wiek XIX. W wieku XIX również zmienia się, byśmy powiedzieli, struktura społeczna spowodowana pewnymi wydarzeniami, które rozpoczęły się w wieku XVIII. W drugiej połowie XVIII wieku James Watt wynalazł maszynę parową. Ta maszyna parowa zrewolucjonizowała świat. Nastąpił w XIX wieku przewrót przemysłowy. Powstawały jak grzyby po deszczu w Europie Zachodniej, w Ameryce i również na terenie Polski, w Królestwie Polskim, fabryki. Fabryki, do których przybywali z taką perspektywą lepszego, dobrego życia bezrolni chłopi. Wierzyli, że będzie można w tych fabrykach znaleźć pracę i żyć dużo lepiej niż na wsi. Z czasem okazało się, że wcale tak nie jest, że ci robotnicy nie mają tak dobrych warunków. Pracują po kilkanaście godzin czasami. Pracują również małe dzieci w kopalniach, na przykład w Anglii, co widzimy właśnie na ilustracji. Ludzie mieszkają w małych mieszkankach, co prawda to fakt, budowanych przez burżuazję, przez właśnie właścicieli fabryk, ale te mieszkania są 20-30-metrowe. W tych mieszkaniach mieszkają czasami rodziny kilku czy kilkunastu osobowych. Warunki są trudne. Płace nie wystarczają od pierwszego do pierwszego. Dlatego coraz więcej ludzi domaga się lepszych warunków pracy, lepszego bytu. Powstają pierwsze związki zawodowe właśnie w Wielkiej Brytanii, tam w tych fabrykach. I ludzie tak naprawdę chcą lepiej żyć. I dlatego pojawiają się pewni, byśmy powiedzieli, politycy, czy też ideologowie, którzy mają
nowy ustrój, mają może inaczej ideologię, nową ideologię jak Karol Marx, którzy proponują właśnie robotnikom dobrobyt. Mówią, że wszyscy powinni być równi, że powinno zabrać się bogatym, rozdać biednym. To chwyta. Te masy robotników, tego proletariatu zaczynają wierzyć w te hasła, zaczynają ufać tym politykom, ponieważ no, widzą bogatych, tak jak widzimy znowu na ilustracji, bogatych, bawiących się właśnie fabrykantów, którzy opływają w dostatkach, mieszkają w pałacach. Na młodzianom tego nie trzeba tłumaczyć, przecież najwięcej mamy właśnie takich pałaców, którymi właścicielami byli fabrykanci, czyli ta klasa najbogatsza, ta klasa posiadaczy, ta klasa kapitalistów, których komuniści zaczynają nienawidzić. Karol Marx mówi, że jedyna droga do szczęścia to właśnie pozbawienie posiadaczy właśnie tych majątków. Dlatego te hasła chwytają. W 1886 roku na ulicę Chicago wychodzą robotnicy, którzy chcą 8-godzinnego dnia pracy. Następnego dnia ten protest przeradza się w, byśmy powiedzieli, konflikt. Giną policjanci, ginie kilku robotników, robi się chaos. I co dalej się dzieje? Po 3 latach Stowarzyszenie Robotników Świata, byśmy tak powiedzieli, uznają ten dzień właśnie jako święto pracy. Mówią na kongresie, mówią w Paryżu, że trzeba takie święto robotnicze wprowadzić. I ono z czasem, właśnie przez różnego rodzaju ugrupowania lewicowe jest świętowane, nawet w Polsce. Przywódca PPS, towarzysz Wiktor Józef Piłsudski również bierze udział w okresie jeszcze zaborów w świętowaniu 1 maja. Ale w II Rzeczpospolitej to święto nie zostanie przyjęte jako święto pracy, nie stanie się świętem państwowym. Dopiero w 1950 roku, czyli po wojnie i nie od razu po wojnie, 1 maja zostanie uznany za, czy też przyjęty przez Sejm jako święto pracy. I w tym momencie komuniści w tym dniu będą organizować pierwszomajowe pochody, jak widzimy właśnie też na ilustracji, pierwszomajowe pochody na cześć czy ku chwale, byśmy powiedzieli, władzy komunistycznej. I teraz wróćmy do pytania, czy to jest święto komunistyczne? Komuniści to święto przejmują od robotników. Komuniści kojarzą nam się z robotnikami, nie ulega wątpliwości. Nawet w nazwie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej mamy właśnie robotników. Partii, która rządziła w Polsce przez prawie pół wieku, przez 45 lat. Czyli jest święto, które komuniści chcą świętować wraz z robotnikami. Ale to nie komuniści organizują pierwszy protest, a na ich cześć przecież miało być to święto zorganizowane. No a przecież mamy święto pieska, święto nauczyciela, może złe porównanie, ale właśnie święta mamy. Nauczyciela, górnika, mamy święto policjanta, mamy święto właśnie zwierząt. Dlaczego by nie miało być święto pracy? Dlatego po przemianach, po roku 89 uznano, że należy zachować, że 1 maja powinien pozostać w naszym kalendarzu, że również ludzie pracy powinni mieć dzień wolny od pracy. No, skoro święto pracy, to jak tu pracować w tym dniu? To ażby nie pasowało, tak byśmy mogli powiedzieć. No i tak poza tym, to nie tylko w Rosji, nie tylko dzisiaj w krajach, byłych krajach demokracji ludowej, ale również na Zachodzie, we Francji, w Niemczech, a nawet w Norwegii to święto nadal jest, czy jest świętem pracy. Więc wydaje się, że chyba to święto powinno pozostać, mimo że komuniści sobie je przywłaszczyli, mimo że komuniści bardzo dobrze się korzystali z tego święta, prawda? Organizowali te pochody. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam krótko historię Dnia Święta Pracy. Zapraszam na kolejną lekcję.